Nowy cinematic dotyczący lodowego smoka w League of Legends. Niestety nie w League of Legends, tylko w League of Legends Wild Rift. Jakiś czas temu Rioterzy pracujący nad mobilną wersją League of Legends stwierdzili, że dodadzą nowego smoka do swojej gry, a jest to smok lodowy, który zmienia teren w taki sposób, że część Summoners Riftu obladza się, co już jest zabawne pod kątem tego, że jakoś w League of Legends zimowej mapy brak, o czym napomknąłem w tym materiale. Jeżeli o tym nie słyszeliście, to biegnąc po tym oblodzonym terenie, nasza postać jest szybsza. Sam Drake ma dawać postaciom ability haste'a, jak również lodowe kwiatki mają strzelać taką ala śnieżką z arama w przeciwników, którzy zostają na chwilę zamrożeni efektem ala zoni, czy jak ja to zwykłem nazywać zoniopodobnym. I okazuje się, że ten Drake dostał nawet cinematic. Nie jest on może długi, bo trwa kilkanaście sekund, ale smok wygląda super.